Witam wszystkich na drugiej części filmiku, na którym uczymy się robić taką czapkę z motywem sowy. Na pierwszej części zachęcałam do tego, żeby zrobić właśnie ściągacz i taką tubę. Wygląda to w ten sposób. Powstała nam taka tuba, w ogóle nie przypominająca czapki. W moim przypadku wykonałam 13 rzędów takich słupków. Zakończyłam oczkiem ścisłym, połączyłam już ostatni rząd. I jak przechodzimy do następnego rzędu? Najpierw musimy odwrócić na drugą stronę, na wewnętrzną stronę naszą czapkę. Także wywracamy na wewnętrzną stronę, tutaj gdzie był szew na ściągaczu. I teraz będziemy pracować właśnie na tej wewnętrznej stronie. Proszę wrócić do pętelki, tutaj gdzie jest pętelka, i ułożyć tak czapeczkę, żeby pętelka była rogiem naszej czapeczki. Tak układamy, niezależnie od tego, gdzie ta pętelka jest, tak układamy, żeby była w prawym rogu i tak w ten sposób na płasko układamy tą czapeczkę, żeby była w prawym rogu właśnie czapki. Tak ją układamy, ponieważ teraz będziemy zakańczać, już łączyć tą czapkę. Dzięki tej metodzie powstaną nam właśnie takie różki, niejako uszka tej sowy. Nada ona takiego kształtu czapce, ta metoda. Jak to robimy? Pętelkę mamy z prawej strony, w prawym rogu. Zmniejszamy ją. Wkładamy szydełko i robimy od początku do samego końca rząd oczek ścisłych. Jak to robimy? Wbijamy szydełko od razu, bez żadnych narzutów, w pierwsze oczko pierwszej warstwy. O, momencik. Dokładnie wbijamy w pierwsze oczko pierwszej warstwy. Troszkę może być... O, przeszło. Pierwsze oczko pierwszej warstwy i pierwsze oczko, oczywiście to będzie mniej więcej, pierwsze oczko drugiej warstwy. Kiedy mamy już przełożone szydełko przez te dwie warstwy, łapiemy na włóczkę, łapiemy włóczkę na szydełko i przeciągamy przez te dwie warstwy oraz przez ostatnią pętelkę. I tak wykonujemy już ten rząd do samego końca. Następne oczko pierwszej warstwy. Momencik, ponieważ mi się tutaj troszkę ciężej wbija. O, może to być troszkę trudniejsze. Pierwsze oczko pierwszej warstwy. Drugie oczko pierwszej warstwy. Drugie oczko drugiej warstwy. I tak do samego końca. Oczka do oczka przykładamy. O, właśnie. Coś tu, jakieś komplikacje. I znów. Trzecie oczko pierwszej warstwy. Trzecie oczko drugiej warstwy. Dokładnie oczko do oczka. Robimy to, tą metodę na drugiej stronie, na wewnętrznej stronie czapki, dlatego że tak jak zawsze przy oczkach ścisłych powstaje nam, zaraz pokażę, taki szew. Widać ten szew, o właśnie, a z drugiej strony natomiast tego w ogóle nie będzie widać. To się zleje tak jakby z całością tej czapki. Także proszę wykonywać dokładnie oczko do oczka. Wbijamy szydełko w pierwszą warstwę, w drugą warstwę i robimy oczko ścisłe. I tak do końca rzędu i już będziemy mieli połączoną czapkę. Teraz zrobię pauzę i wykonam właśnie ten rząd oczek ścisłych. Doszłam do końca tego rzędu. Rząd jest wykonany właśnie oczkami ścisłymi i na samym końcu proszę jeszcze włożyć szydełko i wykonać jedno oczko łańcuszka, które mocno zaciskamy. I tak już jest skończona
ta główna część czapki, odcinamy włóczkę, wyciągamy z pętelki i chowamy gdzieś umiejętnie, żeby nie wychodziła włóczka. Podobnie tutaj chowamy te nitki. Proszę zobaczyć, odwracamy na drugą stronę naszą czapkę i ma ona takie charakterystyczne, można to nazwać uszki sowy. I teraz pokażę na następnym filmiku, jak wykonać oczy sowy i dziubek. Do tego będzie potrzebna oczywiście odpowiednia włóczka na oczy. To już kwestia wyboru kolorów do nas należy. I odpowiedni kolor włóczki na dziubek. Także zapraszam na trzecią część filmiku. Dziękuję za uwagę.